Kolejny odcinek naszej kultowej zabawy, a bohaterem dzisiejszego jest Mateusz Rebczyński z drużyny Lantek. Witamy Cię, Mateusz. Witam Cię. Na początek krótka historia, którą ja już zdążyłem usłyszeć przed tym, jak Karol włączył tutaj nagrywanie. Jak w ogóle znalazłeś się w Turbofanie, bo wiemy, że wiąże się z tym taka sympatyczna anegdota. Bo miał tu chyba wystąpić w waszej drużynie. Tak. Miał wystąpić Michał Kucharski, ja go zastępuję. Pozdrawiam, Michał. Się okazało jeszcze do wczoraj, że nie mógł wystąpić, cały czas mi tak mówił. Ale jak się okazało jednak, że mógł przyjechać spokojnie, ale kapitanowi się nie odmawia. No tak. No, mogłyby cię spotkać jako za takie przykre konsekwencje, chyba nie ma sensu, no tym bardziej, ławka. Że... Mecz. No mimo wszystko chyba nie, no bo nie oszukujmy się, no jesteś jeden z kluczowych zawodników w swojej ekipie. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam linii ataku bez twojej osoby. No podśmiechujesz się, no ale chyba w tych statystykach strzeleckich, jeżeli chodzi o drużynę Lantek, no to jesteś raczej wysoko. Tak, zdarza się, że coś panem czasem. No bo rozmawiałem wcześniej z Rafałem, który mówił mi, że ty masz jakieś w ogóle doświadczenie z dużego boiska i prosił nas, żebyśmy zapytali ciebie, jak znalazłeś się w drużynie Lantek, właśnie z tej drużyny A czy B klasowej i dlaczego chodziło o pieniądze? Oczywiście o pieniądze nie chodziło. Jestem przyjacielem tej firmy, bo to jest drużyna firmowa. Mhm. I to, że Michał jest moim dobrym przyjacielem, to skręcił mnie do tej drużyny. Tak jak mówisz, drużyna jest właśnie taka trochę rodzinna, tak? No bo Michał ma firmę, zatrudnia pracowników, oni się tam wymieniają, dlatego wiesz, raz są tacy gracze, raz tacy. Widać po prostu, jak duża rotacja jest w tej firmie, tak? Kto już został zwolniony, no to już prawdopodobnie na Grenady go nie zobaczymy. Tak to trochę wygląda, że jeszcze inaczej, jak ten przyjdzie. Tak, dla sprostowania to nie jest Michała firma, tylko Łukasza Kubickiego. Tak, żeby nie było nieporozumień. Pracuję. Tak, a co do grania, no to cały czas jakoś tam się zgrywamy i próbujemy coraz tam lepiej iść do przodu. No tak, zadam Ci jeszcze prowokacyjne pytanie. Na które miejsce liczysz w Turbofanie i dlaczego czwarte? I dlaczego zapytałem Cię właśnie o to w ten sposób? Tak, wiem dlaczego mnie zapytałeś, ponieważ jestem kibicem Arsenalu. Czwórka to już jest taka przykleniona liczba dla tej drużyny. Więc myślę, że w czwórce jak będę, będzie dobrze, bo no sumie, Arsenal w ostatniej dwusezonach jest poza czwórką. No tak, w sumie fajnie to ująłeś. Jak będziesz w czwórce, to w sumie może być też pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce. No tak, jak to się w ogóle z tym Arsenalem skończy w tym sezonie? Zmiana trenera, chyba w ogóle jakby nowa jakość piłkarska, bo widzimy, że tam oni próbują to rozgrywać wreszcie i tak dalej. A zawsze chyba skuteczności brakowało, bo oni piłkarsko byli nieźli. Tak. Widzisz jakieś perspektywy na przyszłość? Tak, widzę duże perspektywy. Teraz przede wszystkim grają skutecznie. Teraz jeszcze te mecze może nie były za piękne, ale już z tymi słabszymi rywalami zaczęli wygrywać i to chyba jest ten klucz, że może nie do końca zawsze pięknie, ale skutecznie. A byłeś w ogóle kiedyś na Emirates albo na... Nie, jeszcze nie, ale to jedno z jakichś takich marzy ma. No tak, jak tutaj dobry wynik, no to wiesz, będzie standing ovation może na tym dawnym Highbury, tak wiesz, albo Emirates, albo... Zobaczymy, nie, no to gościu przyjechał z Gigifanów, no i wiesz, i dobry wynik. Zobaczymy, jak pójdzie, może tak być. Dobra, jaki wynik się przedstawuje? Nie wiem, zobaczymy. Co dobra, to startujemy? Startuję. Dobra, to jeszcze przywitanie z bramkarzem i lecimy. For my head, I got a face full of lead, some water for my throat, I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, now it's getting on the road. So they get cheaper. I got legs on my chairs and a head for a hair. Ordered a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car. I got most of the memes and scripts for the scenes. I'm out in a box, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy. And nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that heart. Nothing's gonna bring me down. Boys, the best of all.
Mateusz, praktycznie połowa konkurencji za nami. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo obiecująco i zwłaszcza tą ostatnią konkurencją troszeczkę sobie wywindowałeś ten wynik w górę, bo fajne dwa strzały. Dwa wpadły, tak. Dwa wpadły. Z poprzeczkami też nieźle. Jedna. Gdzieś tam kąsisz każde konkurencje, co? Nie, szczególnie żałuję sam na sam. Chyba troszeczkę zlekceważyłeś, bo no, tak naprawdę ciężko wybrać jakby odpowiedni motyw, żeby pokonać bramkarza. Czy strzelać, jakby wiesz... Z dystansu, czy kiwać. No właśnie, ale Marcin też ma nie do statystyki. Nie było jeszcze takiego, który go pokonał trzykrotnie, więc to też na pewno nie jest taka, wiesz, łatwa poprzeczka. Ale jeden to za mało dla napastnika. No tak, no zwłaszcza tej klasy, no musimy sobie to uczciwie powiedzieć. Mateusz. Jeszcze a propos waszej drużyny, jak to w ogóle jest? Wy po spotkaniach bardzo rozpamiętujecie to, co działo się na przestrzeni ostatnich 50 minut w waszym życiu, czy jakby gładko przechodzicie do zwycięstw, do remisów, do porażek? Jak to wygląda? Nie, jesteśmy oczywiście zaangażowaną drużyną i zawsze sobie coś tam analizujemy po tych meczach, ale staramy szybko się zapomnieć, szczególnie te słabe występy. Cele w ogóle na ten sezon były przez kapitana, były przez radę nadzorczą, nie no chyba trzeba być firmy, tak? Postawione, tak. Że jeżeli nie będzie, nie wiem, pewien pułap osiągnięty, no to niestety źródełko się wyczerpie i trzeba będzie, wiesz... Tak, trener dozwolenia. No tak, to był trener? Michał. No nie no, trenera to chyba nie będziemy zwalniać, no bo to widzicie bezdomni. Ale nie, faktycznie rozmawiacie tak potem ze sobą, że fajnie było zająć jakieś konkretne... Sensowne miejsce, tak. Chcielibyśmy oczywiście w tej pierwszej trójce tabeli, ale po tych dwóch pierwszych spotkaniach może być ciężko. Nowe drużyny, silne drużyny. Szybko zweryfikowaliście swoje plany. Szczególnie te z Brazylii. No ale tam wynik nie był taki zły, 5 do 3. Dobra, teraz konkurencja, nie wiem, może też rodem z Brazylii, ciężko powiedzieć, jeszcze tam nie byłem, może na Copacabanie, gdzieś też jest taka płachta, wiesz, którą oni sobie strzelają, stąd ta bajeczna technika. A czy będzie ktoś w Turkopanie z Brazylii? To jest pytanie do mnie, ja tu wiesz, dostaję tylko pieniądze za to, że zadaję głupie albo bardzo głupie pytania. Sam Eduardo Silva w końcu tam gra. No, to prawda, też to weryfikowałem, ale później widziałem, że jak strzelił bramkę i było zbliżenie na jego twarz, bo właśnie Karol nagrywał, to jednak okazało się, że on nie jest jednak podobny do tego ze stołecznej drużyny. I jak tam oceniasz swoje szanse właśnie w naszej płachcie, nie wiem, jakiś wynik? Nie wiem, 20 na przykład to jest taka, no, taka kusząca chyba liczba. Kusząca. Myślę, że będę tam celował. Dobra, to lecimy. My bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my soul. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road. So they're getting sweeter. I got legs on my chest and a head for a head. Holding up pan and some cheese in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a dog with a lock. My food in my belly, analyzes for my telly. And nothing's gonna bring me down. Ale już chyba jesteś w stanie coś powiedzieć. Tak. Nie wiem czy mądrego, ale ważne, żebyś wiesz, cokolwiek nam powiedział. Mateusz, ja tych punktów od razu mówię, nie liczyłem, nigdy nie robimy tak, że wiesz, na bieżąco liczymy, żeby ani zawodnikowi nie psuć humoru na dalszą część dnia, ani też specjalnie, wiesz, żeby nie czuć się jakiś specjalnie podekscytowany, ale jestem prawie pewny, że na przestrzeni tych trzech odcinków twój wynik jest najlepszy, więc będziesz liderem. Jak się z tym czujesz? Jestem mocno... Byłeś kiedyś w czymkolwiek liderem? Nie, na pewno nie w Lidze Panów. Okay. Ale liderem mini napadu, na przykład Land, to nie jesteś, no to wiesz. Dobrze. Może tak być. Jestem mocno zszokowany. Szczególnie, że w paru konkurencjach nie poszło. No tak, ale niektóre właśnie wybitnie ci poszły. No i ta spektakularna jednak żonglerka. Te teoretycznie cięższe lepiej niż. No, czasami tak jest. Wiesz, że właśnie na tych łatwych konkurencjach ciężko jest właśnie te niby teoretycznie proste punkty zdobyć. No, ale ja jeszcze wrócę do tej żonglerki. No bardzo fajny pomysł właśnie z rozpoczęciem, jedno uderzenie, piłka spada tak. I dopiero wtedy... Dokładnie, żeby tak trochę wejść w tą żonglerkę. Naprawdę, spektakularne to było wejście.
No to co? Bardzo dobry wynik. Mamy nadzieję, że w tej pierwszej czwórce, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy się, znajdziesz. No ale gdyby to było ostatecznie na czwarte miejsce, no to jakieś rozczarowanie, czyli no, z racji tego przyzwyczajenia jednak do wyniku kanonierów, no po prostu uznasz, że no, tak widocznie miało być. Tak widocznie miało być. No dobra, a z waszej drużyny kogo byś jeszcze do naszej zabawy polecił? Na pewno Michała Kłarskiego. Myślę, że Oskar Zakrzewski też by sobie dobrze chodził. No dobra, życzymy wam powodzenia. Mamy nadzieję, że faktycznie w tej klasyfikacji generalnej skończysz gdzieś tam wysoko. No i co, widzimy się na meczach. Dzięki.